Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Mecz Dnia, a na imię mi Bartek. Spotykamy się dzisiaj po meczu w Ligocie Turackiej, szalonym meczu w szalonych warunkach pogodowych, ale meczu, w którym nasza drużyna poradziła sobie elegancko i można powiedzieć, że drużynę Ligoty Turackiej rozgromiła. Są dzisiaj ze mną moi wspaniali goście, jest Robert Murszewski, kapitan zespołu. Moje uszanowanie. I jest zastępujący niedysponowanego dziś pana Adriana, pan Kinder, witam. A moje uszanowanie, witam. Jak już wspominałem, wygraliśmy mecz, rozgromiliśmy Ligotę 8-0 i dzisiaj prawdziwe wyzwanie przed panem Kindrem, żeby opowiedzieć o tych wszystkich bramkach. Kto by to spamiętał, zobaczmy. Może spamięta to pan Kinder. Panie Kindrze, zapraszam serdecznie do analizy eleganckiej tego spotkania. No, na pewno pamięta to moja kartka, którą ma tutaj przygotowano, bo jak mówiłeś, po prostu grad bramek tutaj, to aż ciężko zliczyć, bo 8-0 to się rzadko spotyka, nawet w czwartej lidze, wiadomo, nie jest to najwyższe, dla nas najwyższe, ale o co nieco mogę powiedzieć w ogóle o przebiegu spotkania. Tu się na pewno ze mną tutaj zgodzą, szanowni goście, ale odnoszę takie wrażenie, że my zagraliśmy bardzo dobry mecz, to wynik pokazuje, ale były na pewno trzy takie momenty. No, to był sam początek pierwszej połowy, potem chyba początek drugiej połowy, kiedy faktycznie Ligota mocno przycisnęła. Ja myślę, że oni ze dwie bramki tak naprawdę mogli strzelić, bo tam mieli takie dosyć klarowne sytuacje, sam na sam to nawet były tam, nie wiem, czy pogoda przeszkodziła, bo wiadomo, jak graliśmy w warunkach, to widać na skrytach na pewno, ale czy po prostu brak koncentracji, w każdym razie nie wykorzystali swojej sytuacji, a co się robi z niewykorzystanymi sytuacjami, sytuacje niewykorzystane się mszczą i się zemściły po 8-krotnie. I tutaj powiem, pierwsza bramka podała już bardzo szybko, bo to jakaś była, nie wiem, czy nie piąta, czy szósta minuta, siódma minuta może być, Jarząbek poszedł, solenizant, życzyliśmy mu hat-tricka się nie udało strzelić, czyli jedną bramkę, ale za to jaką bardzo poszedł, tu mam zapisane lewą stroną, ale nie jestem przekonany, czy lewą, czy prawą poszedł, w każdym razie dobrze tutaj, można powiedzieć, elegancko, fajnie zagrał i strzałem takim pewnym pokonał bramkarza. To była pierwsza bramka. Druga bramka to jest kolekcjoner. Znaczy, to jest taka wartość kolekcjonerska, to jest duża, bo strzeli Michał Grajoszek, to pierwsza bramka w tym sezonie. I w dodatku mam nawet zapisane tutaj, że strzelił prawą nogą. Michał szacun. Tam było zamieszanie w polu karnym, ta bramka jest tam. Wpadła słuszna bramka, fajnie, że Michał strzelił. W ogóle Michał, bardzo dobry zawodnik, nie wiem, czy nie najlepszy na boisku tego dnia. Trzecia bramka to był rzut rożny i tutaj wysoki, bardzo skoczy nasz zawodnik, pan Czapliński wyskoczył na faktycznie najwyżej ze wszystkich i pokonał pewnie strzałem głową, pokonał bramkarza drużyny z Ligoty Turawskiej. I potem czwarta bramka to była zdecydowanie moim zdaniem najładniejsza bramka całego spotkania, tutaj było podanie, teraz ciężko już powiem sobie dokładnie od kogo było to podanie, ale z pierwszej piłki mocne uderzenie. No, widać, że nam się Barzej tutaj przełamał, bo tutaj bramka naprawdę jest na co patrzeć, palce lizać, elegancka brameczka. Piąta bramka to był taka bramka kuriozum trochę, bo tutaj poszło dośrodkowanie i do końca chyba nikt nie wie, jak ta bramka wpada. Tu wpadła bramka samobójcza, chyba bramkarz strzelił tego samobuja. Tak mi się wydaje, bramkarz z Ligoty Turackiej, który w ogóle nie był najlepiej dysponowany tego dnia, ale my też byliśmy tam po prostu dobrze dysponowani. I ta bramka wpada samobójcza. Ach, szósta bramka, w końcu Michał Noga strzelił. Michał Noga mógł strzelić przecież tych bramek już chyba ze trzy w tym meczu. Naprawdę tam potem na początku było mocno uderzyć, nie trafił, potem technicznie to trafił w słupek. W końcu wiedziałem, że nadejdzie ten czas, że Michał strzeli tą bramkę, no i szósta bramka jest jego zasługą. To było zamieszanie w polu karnym. I gdzieś tam wepchnął tą nogę Michał i bramka wpadła, potem bramka siódma. To była bramka Konrada Górniaszka, też dostał podanie chyba tutaj od Roberta właśnie Mudrzewskiego, dostał podanie tam w tym polu karnym, też się najlepiej odnalazł, nogę dołożył, bramka wpadła. I ósma bramka to było bardzo eleganckie zagranie Roberta, bo dostał piłkę, ale nie uderzał z pierwszej piłki, tylko zrobił zut. Zwód, a może też. Zrobił zwód, minął na lewą nogę, jak Robert powiedział, jak Franek. I tak było, faktycznie elegancki strzał, 8-0, koniec meczu.
Jeszcze chciałem powiedzieć tutaj, te ostatnie 4 bramki to wpadły w przeciągu tam dosłownie kilku minut i tutaj zauważyliśmy, że to chyba talizma drużyny proszę ja ciebie, pan Gola. I w 80 minucie i od razu 4 bramki wpadły. Szczególnie ten pierwszy samobój to był po jego zabraniu, ta pierwsza bramka. No i wtedy już worek jakby się z bramkami otworzył i no już padał na ten. Czyli bardzo dobra zmiana, jak wchodzisz na wojsko i jeszcze drużyna w 10 minut strzela 4 bramki, to no, to znaczy, że chyba coś się dało drużynie. Ogólnie można być zadowolony z tego meczu, bo no, taki wynik, zrobiliśmy sobie super bilans bramkowy. Teraz chyba mam najlepszy bilans bramkowy w lidze przez ten wynik i no, jesteśmy na trzecim miejscu. Co tu dużo mówić. Dziękuję panie Kindrze za tę porywającą analizę tutaj w naszym dzisiaj halloweenowym wystroju. No i teraz elegancki halloweenowy wystrój. Porozmawiamy sobie z Robertem. Wywiadu z trenerami nie mamy. Robert, no to było ze wszech miar ciężkie spotkanie. Wiadomo było, że nie będzie łatwo. Warunki pogodowe, trudne boisko i przeciwnik, który się na nas nastawiał bardzo. Jednak poradziliśmy sobie świetnie i chyba udowodniliśmy coś bardzo ważnego, że mamy w zespole kolektyw, że 8 bramek, z czego każdą strzelił inny zawodnik, to o czymś świadczy. No tak, rzeczywiście. Widać to, że każdy w zespole może strzelać bramki, nie tylko napastnicy. No i na pewno fajnie, że pomocnicy strzelają bramki, obrońcy. Michał Grajoszek z prawej nogi uszczelił bramkę. No i fajnie, na pewno jest się z czego cieszyć. Chociaż wbrew pozorom, początek meczu, tak jak pan Kinder zauważył, naprawdę drużyna z Ligoty nas trochę przycisnęła, tak? Udało nam się strzelić bramkę w 5 minucie, ale do 20 minuty wydaje mi się, że Ligota przeważała. Nie wykorzystała swoich okazji, które miała. Tomek Staroń tam elegancko bronił to, co miał. No i po upływie tych 20 minut, wydaje mi się, że około 30 minut przejęliśmy już inicjatywę po strzeleniu tej drugiej bramki. Mieliśmy mecz raczej pod kontrolą, a w drugiej połowie to dominacja wydaje mi się już kompletna. Zresztą, co było widać, chyba ten śnieg nas nie przestraszył, a nawet wręcz można powiedzieć, że pomógł, tak? Piłka śnieżna nam służy, dobrze by było, gdyby w niedzielę znowu trochę popadało. Właśnie, wspomniałeś o warunkach, które nie były zbyt eleganckie. No, na początku padał deszcz równolegle do, można powiedzieć, murawy. Potem również w poprzek zacinał śnieg. Czy mieliście jakieś specjalne ustalenia taktyczne w związku z tymi trudnymi warunkami na tym nietypowym boisku w Ligocie? No, nie wiem, żeby tam nie mieć takiego oparcia do przodu, tylko ostrożnie i bardziej kontrolować. Mieliście jakieś takie założenia? Nie, no zgadza się. Pogoda zaskoczyła chyba wszystkich tam. Wiadomo, każdy spodziewał się jakiegoś deszczu ze śniegiem, bo to było zapowiadane już dużo wcześniej, ale w drugiej połowie praktycznie sypał sam śnieg, tak? Jeszcze na niekorzyść gospodarzy sypał im prosto w oczy, bo grali pod wiatr, no i kompletnie ciężko się grało w taką pogodę, co zresztą można było zauważyć. My w pierwszej połowie graliśmy też pod wiatr, no ale na szczęście padał tylko deszcz, mocno wiało, ciężko się grało, ciężko wyprowadzała się piłkę z własnej połowy, no ale w drugiej połowie to już raczej kompletna śnieżyca, no i nie dziwię się, że obrońcy Ligoty mieli taki bramkarz, takie problemy, bo naprawdę śnieg sypał bardzo mocno i utrudniało to grę obrońcom. Nam, jak widać, ten śnieg pomógł i dlatego taki elegancki wynik, tak? Właśnie zanim przejdę do tego, że 8 zerko, a bardziej mi chodzi o to zerko, właśnie to było takie nietypowe spotkanie, bo jakby nie było naszego nominalnego trenera Łukasza Wichra, któremu serdecznie w tym miejscu gratulujemy, zmienił stan cywilny, ożenił się z piękną niewiastą, życzymy im wielu lat wspaniałej miłości. No właśnie, ale to też zawsze jednak to jest też nietypowa sytuacja, że nie ma trenera. Rolę, funkcję trenera pełnił Adam Malik, ale też tam Grzesiu Kielanowski, który nie wszedł na boisko w tym meczu. No przy linii bocznej zachowywał się jak trener z 40-letnim doświadczeniem, a ty też jako kapitan doskonale dyrygowałeś zespołem. Miało to duży wpływ na waszą grę? No cóż, ciężko powiedzieć. Nie, wydaje mi się, że nie, że to, że nie ma trenera tam na meczu, to nic nie znaczy, tak? Gramy, żeby wygrać każdy mecz, no i nie miało to wielkiego znaczenia, prawda? Chcieliśmy wygrać, wiadomo, zrobić prezent i trenerowi, i Dawidowi. Udało się, no i fajnie. Grzesiu pomagał tym razem z ławki rezerwowych. Ja starałem się pomóc tam z boiska. Myślę, że tam wszyscy sobie podpowiadaliśmy, pomagaliśmy sobie, więc wydaje mi się, że ogólnie jako cała drużyna, jako kolektyw, fajnie,
to współgrało, no i trener mógł spokojnie bawić się na weselu tego dnia, nie? No właśnie, ale 8-0 i to, że Ozimek nie stracił ani jednej bramki, to nie jest takie oczywiste, gdyż no, trzeba przyznać, Ligota miała kilka bardzo groźnych sytuacji i w tych strasznie trudnych warunkach, niezwykle elegancko, spisywał się Bolo Staroń. Nie wiem, ja miałem wrażenie, że on czymś sobie specjalnym posmarował te rękawice przed meczem. Co pan powie o dyspozycji eleganckiej Tomka Staronia w tym spotkaniu? W ogóle dla... Czy to byłyby, czy warunki były takie, jak były teraz, czy to byłyby normalne warunki, to w ogóle dla każdego golkipera to jest problem, kiedy przez większość, przez dużą część meczu stoi się i nie ma za bardzo sytuacji pod twoją bramką, bo wszystkie tam, bo po prostu drużyna gra dobrze i wtedy trzeba, bardzo ciężko wydaje mi się zachować koncentrację, szczególnie tutaj były jeszcze te warunki. Tu po prostu się martwił, tutaj Bolek sobie tam truchtał, wiadomo, w miejscu coś tam próbował robić, żeby nie ten, ale jak już była faktycznie sytuacja, gdzie trzeba obronić, zawsze full skoncentrowany obronił, kiedy ta piłka była, to była widać, bo była śliska ta piłka, ona się ślizgała i po butach i ten, ciężko było to wyłapać i ten, ale no postawa no godna pochwały naszego bramkarza naprawdę. Uważam, że zachował 100% tej koncentracji, którą miał zachować i jak była już jakaś sytuacja taka groźniejsza, stało na wysokości zadania, wychodzi dobrze na przedpolu. Bardzo dobry mecz bramkarza, naprawdę. A jeszcze chyba jedna osoba jeszcze raz zasługuje na wzmiankę, bo naprawdę eleganckie spotkanie zagrał Michał Grajoszek. Można powiedzieć, że 90 bardzo równych minut. No i chodzą słuchy, że tak porównuje się go do różnych postaci, czasem do Hagrida z Harry Pottera, czasem do niedźwiedzia polarnego i coś chyba Robert jest w tym niedźwiedziu polarnym, bo właśnie w tych polarnych warunkach w Ligocie poradził sobie doskonale, elegancko. No tak, to fakt. Dobrze, że nie zapadł nam w sen zimowy w trakcie meczu jako niedźwiedź, no ale nie, naprawdę. Tak całkiem serio, to Michał w sumie do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy zagra Grzesiu Kielnowski, czy Michał. No zagrał Grajoch, no i fajnie, no strzelił bramkę, no i tak jak pan mówi, nie? Naprawdę dobry mecz. Bez większych błędów, a raczej więcej tych pozytywów niż błędów. No i fajnie. I na pewno może być z siebie zadowolony po tym meczu. Gratulujemy ci, Grayson. Naprawdę eleganckie spotkanie rozegrałeś. A teraz może dajmy już spokój seniorom i zapraszamy państwa na relację z meczu naszych młodych trampkarzy, którzy w piątek po południu zmierzyli się z zespołem Namysłowa. Miłego oglądania. 26 października w piątek po południu nasi młodzi trampkarze, waleczni i ambitni, zmierzyli się u siebie z drużyną z Namysłowa. Mecz to był dla nich szczególny, bardzo ważny, gdyż Namysłów to zdecydowanie była drużyna w zasięgu naszych młodych zawodników. Wyszli na to spotkanie, jak zresztą widzimy, bardzo zmobilizowani i pełni sportowej złości. Spotkanie to rozpoczęło się dla naszych zawodników bardzo dobrze. Nasi młodzi piłkarze kontrolowali przebieg gry i powoli zdobywali kolejne centymetry pola przeciwnika i tak w 7 minucie wspaniałą solową akcją popisał się Kamil Salatycki, okiwał kilku przeciwników z Namysłowa i proszę spojrzeć na sam koniec, pięknie wykończył tę akcję i po 7 minutach spotkania Ozimek prowadził 1-0. Nie przyszło nam czekać długo, gdyż już 2 minuty później ten sam zawodnik, Kamil Salatycki, otrzymał bardzo ładne podanie od swoich kolegów, które zaraz tu się stanie. O, i proszę spojrzeć teraz na profesurę, z jaką wykończył tę sytuację. Dobił piłkę i 2-0 dla Ozimka już po 9 minutach spotkania. Nasi zawodnicy nie spuszczali z tonu, mimo wszystko. I cały czas atakowali. Poszła wrzutka w pole karne, tam znalazł się Kuba Geisler i po 18 minutach spotkania prowadziliśmy już 3-0.
Jednak zawodnicy z Namysłowa nie zamierzali składać broni i w 20 minucie, czyli już 3 minuty później, po bardzo ładnej akcji i bardzo precyzyjnym strzale, uzyskali honorową bramkę. To jednak nie był koniec emocji w tej połowie spotkania. 4 minuty przed końcem pierwszej połowy, w 31 minucie, kolejna bardzo ładna składna akcja zawodników z Namysłowa, wykończona silnym strzałem, którego nie zdołał złapać Ksawery, broniący naszej bramki. Nieupilnowani w naszym polu karnym byli napastnicy Namysłowa i dobili z największą łatwością piłkę do pustej bramki. Takim wynikiem skończyła się pierwsza część spotkania, ale apetyty zawodników z Namysłowa zostały mocno zaostrzone i już kilka chwil później wywalczyli bardzo ładny rzut rożny, który niestety zamienili na bramkę i wyrównali stan rywalizacji. To była piąta minuta drugiej części spotkania. Po kolejnych 13 minutach kolejny rzut rożny i proszę spojrzeć, kolejnie wspaniały wykonany rzut rożny przez zawodników z Namysłowa i tym sposobem zupełnie odwrócili oni losy spotkania i wyszli na prowadzenie 3-4. Nasi Chudnicy mimo wszystko nie składali broni. Ruszyli do ataku, chcieli odrobić te niefortunne straty. Mieli kilka znakomitych, wręcz stuprocentowych sytuacji, których niestety nie potrafili zamienić na bramki. Zabrakło być może trochę doświadczenia, troszkę takiego boiskowego cwaniactwa, które pozwoliłoby na wyrównanie stanu rywalizacji w tym meczu. No i niestety, jak to mawia stare, wyświechtane piłkarskie powiedzonko sportowe, niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. I niestety zamiast remisu straciliśmy kolejną bramkę na minutę przed końcem spotkania. Zawodnicy z Namysłowa wyprowadzili kolejną, bardzo interesującą jak na tak młody zespół, akcję, która przypieczętowała ostatecznie ich zwycięstwo. Zaczęło się od takiej półprzewrotki jednego z ich zawodników, potem szybkiego sprintu w kierunku naszej bramki, precyzyjne uderzenie Ksawery znów bez szans i proszę Państwa, Ozimek wylądował na łopatkach. Tak skończyło się to spotkanie. No, prawdziwych mężczyzn nie poznaje się po tym, jak zaczynają, ale po tym, jak kończą. Naszym chłopakom jeszcze chyba trochę brakuje, ale wszyscy jesteśmy dobrej myśli. No i to było to spotkanie, niestety przegrane 5-3. No i panie Kindrze, tutaj spytam się pana jako eksperta, co robimy w tej sytuacji po tym niezbyt eleganckim dla nas wyniku? Chwalimy czy ganimy? No, trzeba chyba trochę zganić jednak zawodników, bo jest starszy, wiadomo, może tam pewnie się starali, to wiadomo, ale pojawić takie coś, prowadzić 3-0 w meczu, to kurczę, to co właśnie, to co mówiłem wcześniej o Bolku Staroniu, on też miał ciężką sytuację, a potrafił zachować koncentrację, to jest tylko i wyłącznie kwestia koncentracji. Koncentracji zabrakło, straciliśmy 5 bramek, przy wyniku 3-0 przegraliśmy 5-3. No, miejmy nadzieję, że takie sytuacje nigdy się już nie powtórzy, bo to, no, to jest po prostu... To nawet Liverpool w Stambule tak, bo tylko 3 bramki Milanowi strzelił, a tutaj 5 bramek wpadło. No, ale wiemy, że na pewno się będą bardziej teraz chłopcy starali, żeby te wyniki były coraz to lepsze. No to spytajmy się jeszcze może Roberta o to spotkanie, bo pod nieobecność Michała Nogi zastąpił go na stanowisku szkoleniowca. No i jak to jest, że to są jeszcze zbyt młodzi chłopcy, żeby sobie często poradzić z takim dosyć satysfakcjonującym wynikiem, jakim jest prowadzenie 3-0? To znaczy, wydaje mi się, że to fakt. No, można być złym na ten wynik, bo faktycznie, jeśli prowadzi się 3-0, trzeba bardzo się postarać, żeby przegrać ten mecz wynikiem 5-3, ale no nie ma też co bardzo gańć tych chłopaków aż tak za ten wynik, ponieważ cały czas się uczą. Na pewno wiadomo, każdy chce wygrać mecz. Oni prowadząc 3-0 na pewno nie mieli tego w zamyśle, żeby stracić 5 bramek i przegrać, a wydaje mi się, że to jest dobra lekcja na przyszłość na pewno. No i na pewno wyciągną z tego wnioski i miejmy nadzieję, że
wszystko będzie szło w dobrym kierunku i mniej będzie już takich wpadek jak ta ostatnia piątkowa. No to dziękuję Wam, chłopaki, za tą krótką opinię tutaj o tym spotkaniu. A teraz może zostawmy już za sobą tutaj futbolowe historie. Przejdźmy do tej części konkursowo-rozrywkowej. W ostatnim programie pojawił się rebus. Może przypomnijmy sobie najpierw ten rebus. Proszę bardzo. To był rebus. Rzecz jasna, odpowiedzią jest lany poniedziałek. I tutaj znowu dostaliśmy całkiem sporo, nie wiem, chyba było 16 prawidłowych odpowiedzi, no i właśnie wszystkie były już prawidłowe, więc no nie pozostało nam nic innego, jak tutaj przygotować maszynę losującą i zaraz wykorzystamy naszego eleganckiego gościa. To mieszaj ze swoim palicem i teraz wykorzystamy naszego gościa Roberta, żeby zanurzył rękę w maszynie losującej i coś wybrał. No, spoko, tym nie trzeba się przejmować. Robert elegancko losuje i wylosował. Co my tu mamy? Mamy karteczkę. Elegancki pan nazywa się Krzychu Pychu. Krzychu Pychu, serdecznie gratulujemy. Wygrałeś w naszym konkursie. Dla ciebie będzie nagroda, jakiś klubowy gadżet, ale to z tobą się jeszcze skontaktujemy drogą mailową, bo niestety nie wiem dokładnie, kto to, nie wiem dokładnie, kim jesteś, o tego masz specyficzną ksywkę. Gratulujemy ci serdecznie jeszcze raz, będziemy w kontakcie, a tymczasem mamy dla Państwa elegancki konkursik w dzisiejszym odcinku. Do wygrania znowu fantastyczne nagrody, a konkurs polega na tym, że należy na tego naszego maila, który teraz tutaj pojawia się na naszej dyni, wysłać odpowiedź, w której należy zawrzeć ilość razy, trzeba napisać, ile razy w tym odcinku padło słowo elegancko. I oczywiście wszystkie jego odmiany, które padły, też się liczą, jak również to, które wypowiedziałem przed chwilą, też się liczy do konkursu. No więc zapraszamy na ten elegancki konkurs. A teraz może jeszcze spytam pana Michała, tutaj Kindra, przepraszam, o następne spotkanie, my pan. Następne spotkanie gramy u siebie. Warto zapamiętać, że to jest już chyba to spotkanie, które się zaczyna o 13:30. To warto ten jest w niedzielę. Warto w niedzielę o 13:30 sobie zarezerwować czas, żeby pooglądać spotkanie ze Śląskiem Łubniany. I ja patrzyłem na pogodę i jedyny opad, jaki ma być, to by miał być grad bramek dla HKS-u, więc na pewno będzie na co popatrzeć. No nie, dobra pogoda dla nas, zła dla przeciwników. Nic nie ma tu więcej do mówienia. No, Robert, Śląsk Łubniany to poważny przeciwnik chyba będzie. Poważny, elegancki i na pewno mecz będzie ciekawy w to niedzielne przedpołudnie. Liczymy na eleganckie spotkanie. Zapraszamy Państwa w niedzielę na boisko. Wejście od strony oczywiście Mickiewicza ulicy. No i cóż, będziemy się powoli z Państwem żegnać. Chcielibyśmy jeszcze Państwu przekazać taką informację, że dzisiejszy odcinek sponsorował zespół muzyczny, zespół Lekter, który przygotował dla naszego klubu wspaniały hymn we współpracy z zespołem Proletariat. Hymn, który można odsłuchać w internecie. Niedługo pojawi się także teledysk z tym hymnem i oczywiście będzie on grany przed każdym spotkaniem. Dziękujemy zespołowi Lekter, jak również chcielibyśmy się pochwalić, że ten odcinek również powstał we współpracy z portalem opolskaliga.pl, na którym można śledzić wydarzenia na opolskich boiskach. No i to by było na tyle z tych ogłoszeń tutaj parafialnych. Życzymy Państwu wesołego święta zmarłych i udanej zabawy w ten długi weekend. Dziękuję moim gościom, dziękuję Robert. Elegancko dziękuję. Pan Kinder. Bardzo dziękuję. Ja też elegancko dziękuję i do zobaczenia Państwu.